No, słuchaj, słuchaj, można jeździć z siodełkiem, ale no to tak trochę jak babcia albo dziadek, nie? No, wiesz, żeby uzyskać maksymalne wrażenia, no trzeba jednak stanąć i odkręcić siodełko. Zajebisty. A! Fuksa! A widzisz. Bo tu jest krzywo, wiesz? Bo tu jest tak, jest pod skosem, nie? Nowy skuter. Zobacz, jaka tu jest krzywa. No właśnie, tu jest tak na pochylnie, dlatego to nie ma szans. No dobra, ale zobaczmy go z bliska. Nie wiem, czy nie jeden z pierwszych w Polsce. Bogist C1 Pro. Kierownica 500, 50 cm, więc nie jest za wiele. Ja bym jednak wolał szerszą, no ale to są personalne takie moje upodobania. Jest i dzwoneczek. Pięknie. No trochę się kręcą, tak we wszystkich nowych skuterach, ale te bardzo małe. Muszę dużo siły, żeby je przekręcić. Coraz więcej. O! Zaciskają się, widzisz? No. Popatrz, jaka ręka. No właśnie. Tu jest manetka prądu. No to już nie zgasnę, jest prąd. Mamy piękny komputerek w mostku. Włączamy go tym przyciskiem, jaki wyłączamy. Tu jest taki jeden przycisk. No i kontrolujemy. Trzeba przytrzymać przez chwilę. O, i się włącza. Przyciskając jeszcze raz, powinien przejść w tryb... Za wcześnie przycisnąłem. W średni bieg i wysoki bieg. Przyciskasz dwa razy, włącza się światło. Jest również tutaj cruise control, ale to musielibyśmy jechać. No, hamulce. Ale to za chwilę, bo z tamtej strony są tarcze, więc to będzie później. Kierownica. Kierownica i wspaniały mechanizm zaczaskowy. Na dwie śruby, bardzo mocny, bardzo sztywny, idealny. No, no top. Tutaj też mamy blokadę, tutaj, żeby to wszystko było sztywne, a jest tak sztywne, zaraz się o tym opowiem. Mamy światełko wbudowane, takie wielkie, dobrze pali. Za chwilę to zobaczysz. No i amortyzacja z przodu. Na razie jest troszkę sztywny, bo jest nowy, ale wiecie, on się spowoli, jak się będzie chwilę się jeździło, to się wszystko rozrusza, że będzie troszeczkę miększy. Na razie jest dość sztywny. Ok, mamy piękne oponki i pięknie cable management. Zobacz, jak te kabelki są tu wszystko schowane w takim oplocie, taki sztywny oplot, jak to jest wszystko ładnie i pięknie zrobione. Czasami w ultra drogich skuterach elektrycznych, dobrze, no, ja to nazywam skuter, bo to tak po angielsku, hulajnogach jest taka, jest rozmałmane, a tutaj jest pięknie, beautiful, no tak. Piękny błotniczek, sztywny, zobacz, to jest wszystko sztywne. Twardy plastik, to nie jest miękkie, byle co. Dobrze zrobione. Tutaj wykręciłem siodełko i zapomniałem wkręcić tych śrubek, także wodnoodporność jest tutaj skompromisowana. Trzeba by te śrubki z powrotem wkręcić. Mamy tu jakiś ten. I z tyłu jest takie samo zawieszenie. Zobacz, jakie to jest grube. Jaki ten wahacz tu jest porządny. Wow! No to jest to właśnie. Silniczek, Bogist. No. I oponka. I tutaj ten tylny fender jest też twardy plastik. Dobrze, zobaczmy sobie drugą stronę. No i teraz po drugiej stronie, panie kolego, tu jest mechanizm blokujący, zaraz do tego dojdziemy. Hamulec. Hamulec z przodu jest taki w środku, w piaście. Troszkę inne rozwiązanie, ale działa dobrze. A człowiek, nie wiem, czy to zauważyłeś, taki zrobiłem. Jest tutaj rant, nie? Uszkodziłem nową oponę. Jak to zrobiłem? No skuter jak przyjechał, to ta część, która tutaj trzyma linkę, była w tym miejscu. Ja tego nie zauważyłem. No może zauważyłem, ale myślałem, że tak powinno być i nic się tu nie stanie, nie? A ta śrubka z drugiej strony jest ostra.
Widzisz, i ona mi zjecha ten rad. Dlatego trzeba to dać w dół. Bo to jeszcze mało brakuje, a ta opona będzie do wyrzucenia. Nowa opona, no 100 zł taka opona kosztuje, więc to też nie jest jakiś wielki wydatek. No ale przez moją nieuwagę takie coś się stało. Tak, panie kolego. Mała nóżka, ale dobrze trzyma, no zobacz. No. Widzisz? Elegancko. Tu jest pochylnia, tu jest taki spadek w dół, dlatego nie utrzymałem. To no, żadna by nie utrzymała tam, nie ma szans. Dobrze, zobaczmy sobie mechanizm tutaj składający. Jak on działa, jest bardzo dobrze wykonany, wzorowo. Więc tak, najpierw musimy odblokować tutaj w dół. Czyli już miałem odblokowane, chyba zostawiłem odblokowane. No dobra, miałem na odblokowanym, tego nie róbcie. Jest odblokowany, tak czy nie? Czy teraz jest odblokowany? Teraz jest odblokowany, ale ze mnie gamy. No dobra, tu przecież namalowane jest. No przecież przyciskasz i go składasz. Aż pstryknie. I teraz go blokujesz i podnosisz. Jest taki ciężki, jakieś 20 parę kilogramów. No. Delikatnie. I teraz tak, znowu odblokowujesz, przyciskasz. Przytrzymujesz tu nogą, rozłożony, zablokowujesz i tyle. Wow! Zajebiście. Dobra. Co my tu mamy? Tu mamy port, panie kolego. Port zasilania w takich gumeczkach, dlatego że skuter jest IP64, czyli wodnoodporny. No, splaszoodporny. Widzicie, jak to jest zabezpieczone ładnie, pięknie. Jeszcze nie widziałem, żeby tak był zabezpieczony port ładowania w jakimkolwiek skuterze. Wow. Mała nóżka. No i z tyłu mamy, drogi kawalerze, standardowe hamulce tarczowe. Tak. Mhm. Piękny silniczek 500 watowy. 48 V 500 W będzie widać. O. Teraz. O, trochę za blisko dałem, dobra. Myślę, wszystko jest. Spałuj sobie wideo, jak chcesz zobaczyć, to lepiej. Dobrze, włączmy sobie światełko tak na szybko. Cześć, ciach, tylne. No, weź to włącz. Raz, dwa. Jest. O, i się świeci. Jak przyciskasz hamulec, to ono mruga. No, taki jest. Baj. W nocy światła. Wow. No świeci. Zobacz, jak świeci ładnie. Pięknie świeci. Oświetla. Dobrze. Dobrze. A oślepia? Nie. Nie aż tak. Test na przyspieszenie i prędkość maksymalną. Mamy połowę baterii, więc myślę, że jest uczciwie. Prawda? Dobra. Próbujemy. Na najwyższym biegu. Do końca dalej. Rozkręcamy się. 20 na liczniku. Skutera. 30 na liczniku. Trzydzieści dziewięć na liczniku. Więcej nie pójdzie. Z moją wagą, ja ważę 102 kg z plecakiem. Patrz przed siebie, no. Dobra. Oj widzisz, i to jest tak. Jeden nie patrzy przed siebie, drugi gada przez telefon, trzeci w ogóle nie trzyma się. O, no tak. To jest właśnie to. Już przez telefon będzie gadał. No jeszcze się za fujarki się trzymajcie, jak jedziecie. To i ty mówisz, że my na hulajnogach jeździmy niepewnie i nieprofesjonalnie. Widziałeś, co się stało? Jeden, drugi, trzeci, każdy. Ej, kurwa! Nie rób takich akcji! Żaden nie trzyma kierownicy. A powiedz, że utrzyma równowagę. Gówno utrzyma, a nie równowagę. Jak przyjdzie szybki zakręt, to nie. Zawieszenie poziom. To jest to. I pod góreczkę.
Sakryble, panie kolego. A, ciągnie dobrze. Woo! A, no jestem zadowolony, petarda jest. Jakość wykonania, no niesamowita jakość wykonania, panie kolego. Wow, jestem w szoku. Tutaj nic nie trzeszczy, nic nie chodzi, nic nie lata. W tej cenie nie znajdziesz nic, co by miało taką jakość wykonania. Nie ma szans. No, jestem w szoku. Jak iPhone, panie kolego. Wow. Kod rabatowy w opisie. Kupujesz i szczęście zawita w swoim domu. Pozdrawiam i polecam. Woo!